będąc modulekarką, która pędzi na gumnie życie naukowe oraz ekologiczne paliwo z rzepaku, wszedł raz do mnie pacjent krokiem obytym i pełnym towarzyskiej ogłady. Dzień dobry, pani doktor. Jestem kandydatem na pewien urząd, którym się zaczyna od pr. A pewnie kończy na dem. Widzę, że pani też jest jednostką błyskotliwą i dowcipną, bo ja aż tryskam. A jak się panu kandyduje? Dziękuję. Zwycięstwo mam w kieszeni, zwłaszcza w tylewy. Taki pan pewny. Na zicher, bo zapewniłem sobie non-stopa w telewizji. Będę się pokazywał przy śniadaniu, przy kolacji, przy obiedzie. A w czasie wolnym to i w przerwach. O, i tak pana dopuszczą na ten ekran? Dopuszczą, bo poszłem po pomysł do głowy. W tych oto ręcach skumulowałem sobie funkcje. Jak skończę wystąpienie jako szef partii, to zacznę jako autorytet klubu. Brawo. Jak powiem adieu jako kandydat, to zaraz powiem bonjour jako szef komisji konstytucyjnej. I naród będzie miał mnie na okrągło. Bardzo słusznie. Polak to teraz uszanuje tylko to, co zobaczy w telewizorze. Otóż to. Jeden mój rywal, jak tylko wypadł z telewizora po dymisji, to zaraz mu odpadło do zera. On był z partii, która się zaczyna na p, a kończy na l. A w środku ma pewnie s. Ech, jak to miło sobie inteligentnie pożartować. Ja jestem od tego spec. Raz, jak puściłem żart o męskości, a potem o emigracyjnym prezydencie, to pół Polski boki rwało. Ale my tu gadu, a ja przyszłam do pani doktor ze sprawą jedną. Jakąż notabene? Otóż notabene, od częstego występowania mogę się telewizją opatrzeć i znudzić. Aż do wymiotów. A ja bym chciał być rozpoznawalnym, ale zawsze inaczej. Nic prostszego. Proszę się położyć. Należące, ja pana zróżnicuję. Zawsze po inaczej. Obydwojgu stronach. I będzie pan występywał raz z lewej strony, o, raz z prawej strony. Byle nie za często z prawej, bo mię koledzy z klubu obsobaczą. Gdy pacjent położył się ze swadą na leżance, wkroczyłam chirurgicznie. Jedną brew uniosłam mu w górę i przyszyłam, żeby była zagadkową. Jeden kącik uzdicto, żeby znamionował optymizm. Czoło po lewej stronie zmarszczyła mu na zatroskane, a poprawy na myślące. Jedno ucho przydziłkowałam na kolczyk. Jednego zęba wyrwałam. Prawą łopatkę wypchłam do przodu, a lewą nogę skróciłam. I już po wszystkim jest pan wciąż ten sam, a zawsze inny. I właśnie o to mię szło, żeby się każdemu zaryć w pamięć, a nie spowszednieć. Nie ma obawy. Po dwustronnym moim zróżnicowaniu może pan nawet dodatkowo wystąpić w kółku krajoznawczym albo zareklamować szampun na upierz. Dziękuję stukrotnie i do wesołych wyborów. Gdy pacjent ze swobodną dezenwolturą oddalał się po gumnie, pomyślałam nagle, co to się teraz z tym naszym narodem porobiło? Żeby cała przyszłość ojczyzny naszej zwisła od tego, kto częściej wystawi łeb oraz alter ego w telewizorze? Do usłyszenia.